jesteście oparci o moje kosmetyki. Także jest trochę dziwny ten kadr. Dzisiaj się witamy z łazienki. Zrobimy sobie pielęgnację. Wiecie co, oczywiście nie ubrałyśmy hańki. Okazało się, że jest tyle bombek. Widzicie mnie podwójnie? Nie, no dobra, nie mogę nic z tym zrobić. Okazało się, że jest tyle bombek, że no po prostu musiałam to przebrać kolorystycznie, bo mam pewien plan na choinkę. No i robiłyśmy to chyba do pierwszej czy drugiej w nocy, żeby przebrać te wszystkie bombki i powyciągać te, które potrzebuję. I wiecie co? Ja zawsze jak coś tu powiem, to się nie udaje. Zawsze. Więc teraz będę mówiła, nie ubieram choinki dziś. Nie ubiorę choinki, po co? Nie, tak jest plan. Jak będę chciała coś zrobić, to będę po prostu mówiła, że tego nie robię, dobra? Mówimy się tak. Bo jak coś powiem, że coś zrobię, to znaczy, że na pewno się to nie wydarzy. Dzisiaj w ogóle jest dzień, że mogłam sobie pospać i obudziłam się o 9. Właściwie 9:30. I ogarnęłam sobie pracę, ogarnęłam, złożyłam vlogmasę, ale jeszcze go nie puszczam, bo chciałabym, żeby się zgrywało z Instagramem, a muszę dokończyć coś. No mniejsza z tym, zobaczycie na Instagramie. I nie idę ubierać choinki. Dobra, przechodząc do pielęgnacji, myję pianką z tą taką enzymatyczną. Ogólnie nie wiem, czy wam polecam jakoś bardzo. Nie były w ogóle takie kosmetyki do mycia twarzy, to powiem wam, że w większości mi się wszystkie sprawdzają, więc no nie mam jakiegoś super ulubieńca. I kluczowy element. Możecie mieć najdroższe kremy, najlepsze serum, ale jak nie będziecie robić tego, czyli jeden ręcznik, jeden raz do twarzy. Rozumiecie? Osobny ręcznik do twarzy i używamy go tylko jeden raz. Jak nie będziecie tego robić, to nigdy nie będziecie mieć ładnej skóry. I też nie wycieramy tej twarzy mocno, nie trzemy, tylko dociskamy jakby do buzi, nie? Tak osuszamy po prostu. I tonik. I czego ja chcę dzisiaj użyć? Ja sobie użyję tego. Teraz mam taki gorszy okres dla skóry, więc używam efeklaru. Efeklar jest najlepszy, jak macie jakiś taki trądzik, czy jakieś wypryski, czy coś, bo ja niedawno byłam wysypana i nie został mi ślad po nim, nie? Normalnie kiedyś mi zostawały ślady, a dzisiaj sobie użyję tego Kadali. On fajnie nawilża w ogóle. Też zauważam, że on bardzo dobrze działa na moją skórę. Nie mam jakiegoś tam super ulubionego toniku, ale ten jest super. Chyba jednak będzie moim ulubionym. No ja sobie też wszystkie kosmetyki przeciągam na szyję i dekolt, bo no tu też się starzejemy. I ja sobie jeszcze użyję takiej esencji. Ona mi się już kończy. To jest taka bardzo nabliżająca esencja z Dr. Jart. I po tym wczorajszym łażeniu po tych sklepach i w ogóle to też, wiecie, to jest zimnego do ciepłego i skóra też cierpi. W ogóle w tym roku na vlogmasie w ogóle nie było pielęgnacji, ani nic takiego chyba, co nie? Jak już to robiłam makijaż, nie miałam czasu właśnie tak rano, tak jak dzisiaj, żeby mogę wstać, nie? W ogóle tą opaskę mam z Boxa, z Lux Fantastic, jest fantastyczna. Pasuje do nazwy Boxa. Nie wiem, co chcę użyć jako serum. Przedwczoraj w Zalando miałam serum z Bioma nawilżająco, rozświetlające. Już sobie go raz użyłam i podoba mi się. Ja muszę się z kosmetykiem dobrze zapoznać, żeby mniej więcej wam powiedzieć, co on robi. Więc takie po dwóch użyciach to nie umiem tego opisać, ale po prostu czuję taką bardzo nawilżoną skórę. No, czuję ulgę dla skóry. Dobra, serum sobie odłożę potem, żeby znowu wam nie trząść. Dobra, ominę serum pod oczy, bo też jesteście o nie oparci i polecicie. Krem pod oczy z też stopy, też nawilżający. Wszystko dzisiaj nawilżające, bo jeżeli chodzi o jakąś tam reaktywność skóry, to wszystko ok, ale jestem bardzo przesuszona, a szczególnie w okolicy nosa. Po tych dniach na dworze to mam skórki normalnie. Tak jak mi się to normalnie nie zdarza, to mam suche skórki. Więc robimy takie porządne nawilżenie. I teraz nie wiem, na jaki krem. Ja to właściwie nie wiem, czy to jest krem.
No niby to jest nawilżający krem, ale dla mnie to jest za mało. On jest super, aha, nie widzicie co to jest. To jest Belief. I on niby niweluje pory i nawilża. Ale ja nie czuję, czuję jakbym za mało miała nałożony na twarz, jak go nałożę. Ma taką konsystencję bardziej właśnie takiej esencji. Więc sobie go nakładam najpierw to. Jest to taki krem rozświetlający z niacinamidem. Też fajny, lubię. Ogólnie powiem wam, że większość kosmetyków, które dostaję od firm, są super. Nie zdarzyło mi się tak, żebym miała jakąś taką paczkę, z której bym nie była zadowolona, powiedzmy. Także te drogeryjne kosmetyki też są super. Nie trzeba wydawać milionów, ale wiadomo, wszystko ma inny efekt. No, ale czuję, że mam taką ulgę na skórze. No, boskie. Żeby sobie nałożyć maseczkę na usta z Laneige. Chociaż ona jest na noc, no ale przecież mogę sobie ją nałożyć, ale będę jeść śniadanie, więc chyba nie. Mogę wam jeszcze pokazać, co na włosy używam. To jest moja ulubiona szczotka z Rossmana. Ona co nie wiem, jakieś dwie dychy promów. Jak są promki, to na pewno dwie dychy. To jest akurat ten większy rozmiar. Ona ma dwa rozmiary. I pokażę wam. Ja pod koniec tego olejku się dopiero nauczyłam, jak go używać. Ogólnie to jest olejek raczej do włosów grubszych. I wszyscy go kochają i w ogóle, a ja go nienawidziłam. Kupiłam sobie go w zeszłym roku w Francji, jako taką pamiątkę z Paryża. I wiecie co? Nienawidziłam go. Ale po prostu się okazało, że no on jest dla grubszych włosów, więc jak za dużo nałożę, naprawdę muszę nakładać, tak jak normalnie ludzie nakładają jedną pompkę, to ja taką ćwiarteczkę tej pompki nakładam, jedną czwartą, no bo inaczej mam tłuste włosy, nie? Ale też mnie nie zachwyca to, co on zrobił teraz. W ogóle mi tych włosów nie nawilżył. W sensie, no nie, no on nie jest od nawilżania, no ale chodzi o to, że zazwyczaj jak nałożę olejek, to one się robią takie mniej spuszone, a tutaj widzę, nie, nadal go nie lubię. No, ale zużyję. Słyszycie moje śpiewające mydło? Z Rossmana jakby, co? Jezu, wkurza mnie to, że jestem po wojnie. Muszę coś z tymi włosami jeszcze zrobić. Bo widzę, że coś z nim jest nie tak. On był wczoraj myty, a był nam okropnie. Mam taką serum nawilżającą, wypełniające. Więc może to. W ogóle najbardziej, jeżeli chodzi o takie marki, nie typu, bo tam wiecie, że do pielęgnacji OMO czy coś, to najbardziej lubię właśnie te Elsev z L'Oreal. Najlepiej mi się sprawdzają, ale to pięknie pachnie. Już zapomniałam, nie używałam tego dawno. Dobra, chyba jest lepiej trochę. Widzicie, i ta długość, nie lubię jej. Ale jeszcze trochę, już jest lepiej niż było, bo jak były tutaj, to takie nienawidzę, nie? Chociaż te końcówki już bym mogła trochę podciąć. Dobra, zrobię to po nowym roku u fryzjera. Nie źle. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale z tej strony mam krótsze włosy i zawsze tak mam. Niezależnie od tego, czy obcina mnie fryzjer, czy sama się obcinam, to jak obecne mam równe, a później z innej strony są krótsze zawsze. Ale to są minimalne tam różnice, ale niewidoczne prawdopodobnie. Przez kamerę to już na pewno nie. I dla kogoś takiego, kto stoi ode mnie z daleka, też nie, ale... Ale ja to widzę i fryzjerki to widzą. Że ta jedna strona jest jakby bardziej ukruszona i pewnie dlatego, że na niej śpię. Przynajmniej tak mi były fryzjerki. Dobra. Idę ubrać się i zrobić sobie śniadanie. Wreszcie mnie możecie zobaczyć normalną, ogarniętą, a nie taką zapieprzającą ciągle, bo dzisiaj mam, nie powiedziałam, że wolny dzień, ale luźniejszy dzień. Chyba trzeba zniżyć. Założyłam sobie sukienkę z Zary i nie wiem, czy to jest. Jak zaczęłam zawsze mówić, że jestem sama, to mój pies przychodzi i nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy one są takie krótkie, czy to ja już jestem taka stara. I co? I tak wyglądam na co dzień, kiedy nie ma vlogmasa.
Nie no, czasami mam jeszcze makijaż, ale dzisiaj go nie robiłam, bo później będę robić. Mówię wam, że coś dogrywam na Instagram. I nawet włosy mam w miarę. Co prawda nie podoba mi się to, bo miałam wczoraj dwa koki. Dzisiaj też będę mieć, więc nawet ich z nimi nic jakiego nie robiłam. Robiłam to, co widzieliście. No bo już i tak wiem, że będę się ogarniać później inaczej i robię sobie się na nie. No i wracając do tego, że mam wolniejszy dzień, to coś mi się właśnie przypomniało i wam się teraz wyżalę. Strasznie mnie bawi i właściwie denerwuje, jak ktoś mówi, że jak jesteś osobą pracującą z domu, albo nie musisz pracować, jak zajmujesz się domem, to że po prostu siedzisz w domu i nic nie robisz. I najgorsze jest to, że często mówią to inne kobiety i... I tak usłyszałam coś takiego w swoim życiu i może mnie to dotknęło, ale wiecie co, postanowiłam się nikogo nie odzywać, zostawić to tak jak jest, bo zobaczcie, ja nagrywam Vlogmasa, nagrywam na 3 platformy, do tego mam pracę, no i widzicie, mogę sobie stanąć w kuchni i nagrywać, mimo tego, że wczoraj robiłyśmy obiad, że były zakupy duże zrobione i trzeba było wszystko wypakować. No i faktycznie Angelika mi też pomaga, bo teraz właśnie jak mam jeszcze tego Vlogmasa i to wszystko, no to Angelika też bardzo dużo robi, no bo jest więcej rzeczy do zrobienia. Ale jak słyszę od drugiej kobiety, że jak siedzisz w domu, jak ty możesz siedzieć w domu i nic nie robić, no to mnie trochę bawi, bo jeżeli ta osoba myśli, że siedzisz w domu i nic nie robisz, no to ja się zastanawiam, jak wygląda jej dom. Bo... Ja na przykład muszę w kuchni ogarnąć codziennie. Muszę poświęcić przynajmniej 15 minut na to, żeby kuchnia rano była czysta, jak ja wstanę, bo ja chcę sobie wejść i zrobić kawę, a nie sprzątać. No jedyne co, to położyłam tam teraz szklankę, ja przed chwilą położyłam. No i tabletki nasze leżą, bo mamy jeszcze nierozłożone tabletki. I to jest cały mój bałagan. Także ja jakby nie rozumiem, jak można komuś mówić, że jak siedzisz w domu, to nic nie robisz, bo to co ty się domem nie zajmujesz, że wiesz, że nie wiem, że nie wiesz ile to jest pracy. Bo do mnie do domu można wejść, no dobra, zdarzają się dni, kiedy się nie chce, ja to rozumiem i każdy jest człowiekiem i ma prawo powiedzieć, a dzisiaj nie sprzątam, bo mi się nie chce. Zdarzają się dni, kiedy mi się nie chce i faktycznie, a kiedy na przykład mam tyle rzeczy do zrobienia i na przykład musimy gdzieś pojechać, Angelika ma coś do załatwienia, ja mam coś do załatwienia i ja nie mam czasu tego ruszyć i zazwyczaj wtedy mam po prostu porozkładane różne rzeczy. Bo ja bym sobie nie pozwoliła na przykład na to, żeby mi naczynia stały w zlewie. Nie pozwoliłabym sobie na to, żeby, nie wiem, mieć jakieś gary na płycie, żeby mieć jakieś gary na płycie, wiecie, czy coś. Nie pozwolę sobie nigdy na taki brud, wiecie. Może być, dla mnie może być nieogarnięte w sensie takim, a nie wiem, jeden dzień później umyję podłogę, no nie wiem, płytki. Mam nieporozkładane rzeczy. O, u nas często jest właśnie tak, jak są jakieś święta, dlatego postanowiłam, że wam nagram kiedyś vloga, jak nie będzie Vlogmasa, jak nie będzie zdobienia i w ogóle, żebyście też zobaczyli nas, bo wy nas widzicie zazwyczaj tak zmęczone, sfrustrowane. Zazwyczaj mam pełno pudeł porozkładanych, no bo coś z tymi dekoracjami muszę zrobić i zanim je porozkładam, ja je muszę przesegregować, zdecydować, co mi pasuje do tematu, który chcę, żeby akurat był w tym roku, no i ja to muszę przesegregować i te pudła stoją i ja tego jednego dnia nie zrobię, bo ja na przykład zaczynam coś robić, potem patrzę, jest na przykład godzina, nie wiem, 15, dobra, muszę wrzucić rolkę. Wrzucam tą rolkę, ale żeby ta rolka poszła, to jest tip na Instagram, żeby wam dobrze poszło, to musisz pierwsze z 15 minut być ty aktywna u innych ludzi, więc ja siedzę te 15 minut, nie wiem, lajkuję zdjęcia, komentuję, wiecie, siedzę i zajmuję się tym, co muszę. Czasami na przykład przypomina mi się, dobra, ja miałam na przykład pojutrze zrobić filmik tam dla kogoś, powiedzmy, więc ja to lepiej zrobię dzisiaj, bo jutro na przykład już widzę, że ta choinka mi zajdzie długo, więc jutro na przykład nie wiem, czy będę miała czas i jeszcze wiem, że będę tam jechać na paznokcie, powiedzmy, więc idę to zrobić teraz, no bo choinka jak nie będzie ubrana, no to nie będę miała choinki, ale jak nie zrobię swojej pracy, no to nie będę miała wypłaty. Więc jakby w ten sposób. Ale totalnie nie kumam, nawet jeżeli kiedyś nie miałam na przykład, bo nie miałam takich zleceń, nie zajmowałam się tym, prowadziłam Instagram, mam baby hair, nie lubię tego. Znaczy cieszę się, że rosną, ale... No ale potem tak się wygląda. Kiedyś na przykład nie miałam takiej pracy, nie zajmowałam się tym, prowadziłam Instagram sama dla siebie. No i też wcale nie było tak, że siedzę i nic nie robię, no bo... Nie wiem, łazienka się sama nie umyje. Obiad się sam nie zrobi. To nie jest tak. Ja potrafiłam, jak nie miałam pracy tyle, to potrafiłam
gotować obiad z trzech dań. Więc to nie jest tak, że ja siedzę, ja więc jak słyszę od kobiety, bo szczególnie to mówią tylko kobiety, serio, ja nie wiem, what the fuck, ale to mówią tylko kobiety, że no teraz będziesz siedzieć i nic nie robisz, bo jak ty możesz siedzieć na dupie i nic nie robić? No to nie wiem, co ty robisz, bo ja nie siedzę na dupie. I to nie jest, że się tłumaczę czy coś, tylko po prostu mi się to przypomniało, jak właśnie powiedziałam, że mam wolniejszy dzień i mi się to przypomniało właśnie ta sytuacja. Ale ja się z takimi ludźmi nie kłócę. Tacy ludzie będą mówić sami za siebie, nie trzeba się z nimi kłócić ani nie wiem, ani z nimi dyskutować, bo założę się, że wejście do domu takiej osoby byłoby szokiem dla kogoś, kto wcześniej był w moim domu. Tyle. Dbam o siebie, dbam o swój dom. A wracając do normalniejszych i przyjemniejszych rzeczy, to mam mój ulubiony chleb z Lidla, słonecznikowy. No, my niestety nie mamy koło siebie Lidla. Mamy Biedronkę i Netto, ale Lidla nie mamy i apeluję do Lidla. Może gdzieś tam ktoś z was ma jakiś kontakt, żeby zrobili w Górze Lidla. Góra Dolnośląska, zróbcie Lidla. Bo ja go potrzebuję, to jest mój ulubiony sklep. Ale też nie każdy Lidl jest fajny. Nie będę miała znowu gadane, bo no po prostu wyspałam się, mam dobry dzień, to mogę gadać, nie? Przynajmniej widzicie normalną, a nie zmęczoną. Nie każdy Lidl jest fajny, już wiem co mówiłam. Bo na przykład w Lesznie, bo najbliżej, to jest takie większe miasto, najbliżej nas, jest kilka Lidlów. Jest kilka Lidlów i mój ulubiony to jest ten, tam gdzie kiedyś mieszkałam. A tam te dwa pozostałe są takie, tam nigdy nic nie ma. Więc nie wiem, od czego to też zależy. Niby jedno miasto, jeden sklep. Nie wiem. Ekspres znowu wariuje. Wyciągnęłam sobie kubek, bo chciałam zrobić kawę, ale myślę, że będzie mnie zagłuszać. A właśnie mi się przypomniało to i chciałam powiedzieć swoje zdanie w temacie właśnie a propos siedzenia w domu. Zresztą widzicie, ja nawet jak mam wolny i mogłabym ten świąteczny czas mieć gdzieś, nie? Mogłabym sobie ubrać małe drzewko i mieć wszystko gdzieś i siedzieć, bo no, nauczyłam się już tak, żeby te filmiki mi się zgrywały i nawet jak mam wolny, to co takie zamazane? Nawet jak mam wolny, no to widzicie i jakby nie wiem, może nie każdy taki jest, ja tak widzę świat, ale no zawsze robię wszystko, żeby w tym domu było jak najmilej, żeby właśnie były lampeczki, żeby było kolorowe w ogóle, a przynajmniej mam siedzieć, nie? I wiecie, i tak mi się wydawało kiedyś, że wszyscy tak robią, że tak po prostu jest, że tak świat wygląda, no a potem się okazało, że nie. Poznałam za dużo ludzi w swoim życiu. No i się okazało, że tak nie jest. I świat mnie rozczarował. Mi się przypomniało, że mam lampeczki do zapalenia. Tu. Nie, tu. Jak mówiłam o lampeczkach, pokażę wam, z czym robię kanapkę. Oczywiście z Lidla pierś z kurczaka. I pod spodem taki serek. Nauczył mnie tego jeden z moich byłych. Jakieś dobre tipy od nich mam. Ja czasami jak nagrywam i coś mówię, tak jak przed chwilą miałam taki właśnie wywód a propos tych kobiet, takich, które próbują ci miałam nie przyginać. A to też swoją drogą mam wywód następny. Więc czasami jak coś nagrywam, ja mam właśnie takie rozkminy i wam opowiadam o jakimś tam czymś z życia, albo coś się zastanawiam, czy ja w ogóle powinnam to puścić, nie? Bo no może nie ogląda mnie milion osób, ale też części z was nie znam tak osobiście i nie wiem, takie trochę mam obawy, co o mnie pomyślicie. Dziwne, bo im człowiek starszy, tym ma więcej takich głupich obaw. Ja kiedyś w ogóle miałam gdzieś, co ludzie o mnie mówią i myślą. I szczególnie był taki okres w życiu, jakby powiedzmy odnalazłam swoją drogę. To wtedy, że w ogóle miałam gdzieś, co ludzie o mnie powiedzą i pomyślą. I to był najgorszy też okres dla mnie z moją chorobą. Wtedy się dowiedziałam, że mam insulinooporność nieleczoną od iluś lat, bo lekarz mi mawiał, że ja po prostu źle jem. A co było dla mnie dziwne, że ja potrafiłam, nie wiem, ja nie lubię jedzenia. Ja wiem, że tego nie widać, ale... Ej, wiecie, co się wydarzyło? Skończyła mi się pamięć w telefonie. Nie wiem, na czym skończyłam, ale okazało się, że mi się nic nie przesyło na iClouda. I skończyła mi się pamięć w telefonie, bo ja od paru dni właśnie nie mam w nocy podłączonego telefonu pod ładowarkę czy pod Wi-Fi. Będę płakać. Ale był taki dobry dzień. Nie będę płakać. Mam to gdzieś.
będziecie mieć krótszego vlogmasa. Jak się wrzuci na YouTube, to usunę stare filmiki, to będziecie mieć krótszego vlogmasa po prostu, chyba. No chyba, że się prześle, bo właśnie wznowiłam przesyłanie, więc może się prześle. Zobaczymy. Nie wiem, co mówiłam i tak. Skończmy te moje wywody. Hit, wiecie co odkryłam? To nie moje zdjęcia, tylko CapCut przechowuje każdy filmik, który do tej pory nagrałam. Czyli ogólnie wszystkie vlogmasy. I każdą współpracę, i każdy film, jaki miałam, nagrałam i edytowałam w nim. Filmy ze szkolenia, wszystko. On wszystko przetrzymuje w pamięci i on mi zajmuje praktycznie całą pamięć w telefonie i teraz wszystko będę musiała ręcznie usuwać, nie? Serio? Nie chce mi się. Misja jedna choinka zakończona. Ona może nie jest piękna, ale ona ma być kolorową choinką dla uspokojenia mojego wewnętrznego dziecka, że różowe bombki w tym domu też są. Nie umiem nagrywać z tej perspektywy. No i oczywiście wszędzie są kartony. Co ja dzisiaj coś mówiłam, że mam czysto w domu? Czy ja dobrze zakładam te lampki? Nie wiem do końca, czy mi się to podoba. Patrzcie, tu nagrywki, tu już czekają na nagrywki. Meksyk. Ale czy lampki są dobrze założone? No nie wiem, no nie są tak idealnie, jakbym chciała, no ale z drugiej strony, kto ma idealnie lampki na chońce, nie? Cześć wszystkim, dzisiaj mi to nie było. Co sądzisz o tych lampkach, bo coś mi tu nie gra. Mi się wydaje, że spoko, fajnie z tarasu ją widać, bo mam podwórku. To myślisz, że tak zostawić i jechać dalej? To już się raczej będzie niż jak lampki będą. Dobrze. Jak mi się wydaje. To jadę dalej. A mnie wywali z powrotem na podwórko. Nie, bo mi ktoś do góry musi założyć. Ale mówię, żeby wywali na podwórko, żalę się. Aha, to że w ogóle dzisiaj robisz na podwórku, no. Tak, z przodu pudełka i lampki na tył domu szybko położę. No. No, a więc tak. A więc, no, a więc. To jest moje słowo. Bo dzisiaj mówiłam akurat, że mam porządek w domu, weszło. To nie jest bałagan. No to jest bałagan, to też jest bałagan. Pracy. Ale to są pudełka, no gdzieś coś muszę z tym zrobić, już też to mówiłam. Ja te pudełka się rozwijałem, wszystkie pochowam. Dobrze. Choinka zaczęła wyglądać. Oprowadzę was po bombkach, które muszą wisieć. To są bombki z naszych podróży, albo takie, które coś ważnego dla mnie znaczą. Tu mamy Szwecję, Barcelonę, Zagrzeb. Dzwoneczek jest z Disneylandu, to jest z Murano w tym roku kupiony. Ta bombka oznacza dla mnie kogoś, kogo znam, już nie ma i ona zawsze musi wisieć. To jest Kraków, Verona, też moja ukochana, więc musi być z przodu. To jest magiczny eliksir. No, też symbolika dla mnie ważna. Cytryna z limonem mojego ukochanego z Nadgardy. To jest bombka z jarmarku z Poznania z zeszłego roku. Wenecja. Tutaj znowu Disneyland, ona świeci, ale nie chciało mi się zmieniać baterii, może później Angelika to zrobi. Halloween, bo to jest moje ukochane święto i ono musi być tu wymieszane. Bratysława, ale taka piękna w stylu porcelany, którą lubię. Mój ukochany Sztokholm, który jest w ogóle dzwonkiem. To jest jakiś wzór taki gdzieś z jakiegoś regionu Polski, ale nie chcę teraz gadać wzór, nie pamiętam. No, gdzie się kupiłyśmy? Druga Bratysława, magiczny kociołek. Amsterdam, to jest bardzo stara bombka, o cześć. I tu jeszcze mamy Wenecję. I jeszcze we mnie pokazywałam Krzywej Wieży, gdzieś tu musi być. W ogóle tą stronę pominęłam, widzę. Krzywa Wieża w Pisie, nie wiem jak to. Krzywa Wieża w Pisie. I tutaj z ostatniego z Rowini, to jest bombka wykonana przez panią artystkę, więc chciałabym, żeby nie spadła, ale widzę, że tutaj się odchyla. Wiecie, jak mam cenne bombki, to odchylam trochę gałązki, żeby mi na pewno nie spadły. Oj, niepotrzebnie to powiedziałam teraz, nie? No dobra, już powiedziałam. No już całkiem sporo bombek jest. Jeszcze dowiesiłam kilka, które są zawsze i w ogóle wam ich nie pokazałam. Tutaj na przykład są nasze imiona Angelika i tu jest Sandra. Ale jeszcze mało. Hej, co robisz? Akurat zmyłam, bo skończyłam robić zapas na barszcz. Znaczy razem robiłyśmy, bo ja nie umiem w przyprawę. No, ja ubieram choinkę. 12 godzin później
Choinka gotowa. Myślę, żebym ją ubierała tak naprawdę 12 godzin, po prostu miałam takie przerwy, gdyż brzuch mnie boli. Opowiedz, co sądzisz o choince? Dlaczego ty chodzisz do choinki? To jest wyżej z na środku pokoju. Nie no, tak, ten... Chcieliśmy jeszcze wam przekazać, że jeśli kalendarz nie będzie otwarty, ponieważ ją ubieraliśmy, ubierała Sandra. Ubieraliśmy, kolejny pitał. Ale ja ubierałam tamte parę bombek. Tak, jak ja ci dokładnie pokazałam palcem, które miejsce powiesić. Tak, bo musiałam być na drabinę. A z góry inaczej widać. Też byłam na drabinie. I Zosia chciała mnie zabić. No i że kalendarz dzisiaj nie będzie, jutro tworzymy, tak? Ja myślę, że nie będziemy już otwierać tych dwóch pozostałych okienek tamtych z wczoraj i dzisiaj, bo pewnie nikomu nie żal. I otworzymy po prostu sobie jutro normalnie, a następnym razem, jak powiem wam, że mam wolny dzień, to się 3 razy zastanowię, gdyż 12 godzin ubieram choinkę. No ale zawsze, że to tamtego roku tak może być, że coś zrobisz, albo że wolne, to zawsze przypadnie. No. Także tak, ręka mi się szczęście, bo mnie boli. Bo długo trzymałam do góry. Jestem cała pokuta od tej choinki, bo bombki są w środku również. Zaraz będzie zbliżenie na choinkę i będą pokazane bombki, oprócz tych, które już wcześniej pokazałam. A my co? A ja idę kręcić rolkę, gdyż powinna być nakręcona wczoraj. I w poprzednim vlogmasie z błąd. A przepraszam, wczoraj czy przedwczoraj? Może z drugą. Ale wczoraj w nocy też to było. Aha. Ja myślałam, że ona dzisiaj wieczorem pójdzie, a ona nie poszła, bo 12 no. godzin ubieram choinkę. Ale warto. Ale ogólnie myślałam, że się nią uwinę w 2 godziny. Ale i tak bym się nie uwinęła w 2 godziny, bo ona jest wielka. I musiałam też w środku pustki zapchać. Czyli ogólnie pewnie normalnie by mi to zajęło z 4 godziny. Tak? No. Ale że miałam przerwy, bo się źle czuję i też jadłam i co... Miałam chwilowe załamanie nerwowe, bo mam za mało lampek. Ale wybrnęłaś z tego bardzo ładnie. Tak. Miałam również dziwną pogawędkę na Instagramie. No. W ogóle kto normalnie pisze do obcych ludzi? Ludzie są dziwni. Kto normalnie pisze do obcych ludzi i się im zwierza od pierwszej wiadomości, nie? A potem jeszcze jak mówię, że mam dzwonić na telefon zaufania, jak ma problemy, to się mnie czeka. No. Pozdrawiam psychofanki i psychofanów piszące z lewych kąt. Wiem, że są psychofanki i ty wierzyłaś. Wiesz, no... Ja wiem, że ja mam psychofanki, nie? Ale nie wiedziałam, że aż tak. No, ja żartowałam sobie zawsze. Żeby nie było. Ja nie, serio mam psychofanki. Kiedyś już o tym powiem. To co, idziemy i będzie zbliżenie na choinkę? Idziemy, pożegnamy się do jutra. Co? Pa! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and ring it right here. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy.